nastąpiła istotna zmiana. Załoga, która wygra największą liczbę OS-ów do swojego dorobku punktowego, będzie mogła dopisać jedno oczko. I na koniec przepis nieco bulwersujący, szczególnie kibiców. W sezonie 98 obowiązuje całkowity zakaz kręcenia tak lubianych bąków. Nie rozumiemy zasadności tego przepisu. Taniec radości załogi na mecie wzbudzał zawsze dodatkowe emocje wśród kibiców, teraz im to odebrano. Trudno. Drugi dzień był mniej ciekawy. Różnice czasowe po pierwszym etapie były chyba zbyt duże, aby mogło się coś gruntownie zmienić. Ale rajdy to są rajdy. Tu chwila nieuwagi kosztuje bardzo wiele. Robert Gryczyński od początku kontrolował sytuację. Jechał bardzo szybko i precyzyjnie. 80, prawy dno, 300. Hamowanie czyste. Za białą tablicą 20, lewy 6 minus, 30, prawy 3. Ciasny drugi. 40, lewy 3, długi minus. Drugi dzień to frajda dla kibiców. Dwukrotnie pokonywany przez zawodników odcinek specjalny w Kłodzku zgromadził na trasie tysiące widzów. Prawy 3 minus, 15, lewy 1 nawrót. Gryczyński wygrał rajd, będąc najszybszym na 15 OS-ach. Tym samym zdobył 21 punktów. Lewy łuk, za zieloną tablicą 30, lewy 1 nawrót. Janusz Kulik drugiego dnia jechał dla publiczności szalenie widowiskowo. Prawy pełny 50. Uwaga, prawym szczytem przechodzi w pełne hamowanie, prawy 3 minus. Prawy 3 minus do prawy pełny ślisko. 120. Wygrał 4 odcinki specjalne, tyle samo co Gryczyński. Zajął drugie miejsce w rajdzie, minutę 46 sekund i 60 za zwycięzcą. Trzecie miejsce w rajdzie zdobył Bedřich Habermann. Drugiego dnia jego strata do zwycięzcy urosła do niemal 5 minut, jednak ten młody słowacki kierowca startował dopiero drugi raz Toyotą, zatem wynik osiągnął bardzo dobry. Osiem odcinków specjalnych drugiego dnia nie zmieniło nic w klasyfikacji grupy M. Zwyciężył Piotr Świeboda, choć jego przewaga nad konkurentami nieco zmalała. Zawodnik TEDxu wywalczył trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski. Robert Herba, mimo ciągłych kłopotów z autem, drugiego dnia odrobił do Świebody prawie 5 sekund, ale było to oczywiście za mało, aby go wyprzedzić. Zajął drugą lokatę w ręce i czwartą w generalce. Stracił do Świebody minutę i 11 sekund oraz 9 dziesiątych. Trzecią lokatę w grupie N i piątą w generalce wywalczył Wiesław Stec. Do Świebody stracił 2 minuty 35 sekund i 3 dziesiąte. Doskonały występ lubelskiego kierowcy. Lewy 50, prawy 1. 50, prawy 1. Czterysta, prostuj. Jarosław Pinelec nie zdołał odrobić 27-sekundowej straty do starszego ze Steców. Zajął czwarte miejsce w grupie N, tracąc do Steca 29,9 sekundy. W generalce szósta lokata.
Podobnie wstecz bardzo się starał. Niestety tym razem jeszcze się nie udało. Piąta pozycja w grupie N i siódma w klasyfikacji Mistrzostw Polski to spore osiągnięcie. Do Świebody zabrakło mu 3 minut i 56 sekund. Wojciech Zaborowski w swoim udanym debiucie w N4 zajął 6. miejsce w grupie N i 8. w klasyfikacji generalnej, a mogło być dużo lepiej. W klasie N3 w porównaniu z pierwszym dniem zmieniły się jedynie różnice czasowe. Zwyciężył Mariusz Ficoń, zajął on również 10. miejsce w klasyfikacji generalnej, przegrywając 9. lokatę o 0,4 sekundy z Bartłomiejem Baniowskim. Tomasz Kuchar był drugi w N3, ustępując Ficoniowi o prawie 3 minuty, w generalce 12. Tomek będzie musiał zmienić auto na mocniejsze, jeśli myśli o tytule Mistrza Polski. Trzecią pozycję w N3 utrzymał po 2 dniach Waldemar Malinowski. Do zwycięzcy stracił 6 minut i 3 sekundy. W klasyfikacji Mistrzostw Polski 13. Cezary Zaleski również utrzymał prowadzenie w swojej klasie. Wygrał w A5 i zajął 14. miejsce w generalce. Młody Wojciech musiał, mimo iż cały rajd jechał bez drugiego biegu, zdołał wywalczyć 2. pozycję w A5. Stracił do Zaleskiego prawie 4 minuty. A więc dwóch zawodników nam wypadło na swoim sportingu. Zgodnie z przewidywaniami w klasie Cinquecento Sporting zwyciężył Jacek Sikora. Kolejnego na mecie Grzegorza Grzyba wyprzedził o 57 sekund. Meta i zwycięzcy rajdu Robert Gryczyński, Tadeusz Burkacki i ich Toyota Celica GT4. Relacje ze zmagań w wolniejszych klasach na trasie zimowego rajdu dolnośląskiego rozpoczynamy od grupy N. Na starcie zobaczyliśmy aż 14 aut w N3. Od zeszłego roku zaszły w tej ciekawej klasie spore zmiany. Przede wszystkim mistrz Polski Wojciech Zaborowski przesiadł się do 4-napędowego Lancera. Łukasz Sztuka nie zebrał odpowiedniego budżetu, natomiast z nowych twarzy w N3 pojawili się Mariusz Ficoń, doskonale przygotowanym Renault Clio Williams oraz również w Clio bracia Michał i Grzegorz Bębenkowie, podopieczni Janusza Kuliga. Oprócz nich faworytami byli Tomasz Kuchar jadący w barwach Polsatu, Tomasz Ratajczyk uznany za odkrycie roku, zawsze groźny Włodzimierz Skrocki oraz rewelacja barburki Waldemar Malinowski. Od początku walkę o pierwsze miejsce toczyli Ficoń i Kuchar, którym próbowali dorównać Malinowski i Bębenek. Słabiej spisywał się Ratajczyk, który miał problemy z autem. Skrocki na jednym z zakrętów wypadł z drogi, rozbijając drzwi swego Renault. Co prawda przejechał jeszcze kilka OS-ów, ale na mecie go zabrakło.
50. Prawy 3 dno 100. Lewy 3 późny. 20, 3 późny. 20. Okazało się, że auto, którym dysponował Ficoń, było zdecydowanie najlepiej przygotowane. Zawodnik Polifarbu Cieszyn Wrocław zwyciężył w klasie N3. Wyprzedził o 2 minuty i 19 sekund Tomasza Kuchara oraz o 6 minut i 3 sekundy Waldemara Malinowskiego. Kolejne miejsca zajęli Bębenek, Czopik i Glir. W pucharze Cinquecento Sporting tym razem zgłosiło się mniej aut niż zwykle. 10 załóg w porównaniu do zeszłorocznych rajdów z udziałem nawet 30 Cinquecento to skromna liczba. Mimo to było na co popatrzeć. Po odejściu z klasy Marcina Turskiego i Wojciecha Musiała faworytem do zwycięstwa był Jacek Sikora. O uczestniku Monte Carlo mówi się, że jeździ seryjnym Sportingiem najszybciej jak tylko można. Wśród jego głównych konkurentów wymieniano byłego wyścigowego mistrza Polski Grzegorza Grzyba, zwycięzcę rajdu warszawskiego Andrzeja Spławę Neymana, Krzysztofa Dunata oraz zawsze nieobliczalnego Włodzimierza Pawluczuka. Po pierwszym dniu prowadził zgodnie z przewidywaniami Sikora, ale na drugim miejscu plasował się Damian Jurczak. Trzeci był Grzegorz Grzyb. Pierwszego etapu nie ukończyli Spława, Neyman, Bogdan Jankowski i Maciej Lubiak. Drugi etap rajdu to spokojna jazda Sikory i szaleńcza pogoń Grzyba. Na dalszych miejscach różnice były tak duże, że panował spokój. Mimo szybkiej jazdy Grzyb nie zdołał wyprzedzić Jurczaka. Jednak odrobienie na 8 OS-ach prawie minuty to spory wyczyn. Zwyciężył Jacek Sikora, wyprzedzając o 57 sekund Damiana Jurczaka i 2 minuty i 28 sekund Grzegorza Grzyba. Triumfatorzy klasy N3 Mariusz Ficoń i Tomasz Ochman Renault Clio Williams. Puchar Cinquecento wygrali Jacek Sikora i Marek Kaczmarek. Tradycyjnie już w Olsztynie uroczyste wciągnięcie flagi na maszt na stadionie Stomilu poprzedza zmagania na asfaltowej nawierzchni w czwórkowych wyścigach równoległych. Parę tysięcy widzów, miła atmosfera i zacięta walka, mimo że wyniki nie są zaliczane do punktacji całkowitej. Obecność jest jednak obowiązkowa.
Na starcie z krajowej czołówki zabrakło tylko Hołowczyca i Przybylskiego. Obaj kibicowali za to kolegom. Niespodzianką było pojawienie się uczestniczącego w tegorocznych Mistrzostwach Świata Leszka Kuzaja z Krzysztofem Gęborysem. Ich start uciął plotki o rozstaniu po pechowym wypadku na rajdzie Portugalii. W prologu startowano w kolejności od najwyższych do najniższych numerów. Zaczęły piaty Cinquecento. W tej najliczniej obsadzonej pucharowej klasie stawiło się ich 28. To bardzo dobrze. Przyszłość rajdów samochodowych leży w rękach młodych zawodników rozpoczynających przygodę ze sportem w tych najtańszych, ale nadających się do rajdów samochodzikach. Konkurencja jest bardzo silna, a pokonanie faworyta Jacka Sikory jest marzeniem każdego. Po oficjalnej prezentacji w Olsztynie na kilka godzin przed rajdem na stadionie pojawiło się 7 z 12 dostarczonych do Polski nowych Peugeotów 106 Rally. Nieco droższe od Cinquecento, ale mocniejsze i szybsze. Cieszy nas bardzo, że Peugeot Polska rozszerza pole działania w sporcie. Klasa N3 od 2 lat dostarcza dużo emocji. 11 załóg na starcie i co najmniej 3 kierowców z szansami na zwycięstwo. Kuchar w barwach Polsatu, Ficon i bracia Bębenkowie to faworyci. Dwie nowe marki, Ratajczyk z Seatem i Kalarus Volvo. I tym razem emocji na pewno nie zabraknie. Także 11 załóg w klasie N4. Tradycyjnie już ciekawie zapowiada się pojedynek 2 seryjnych Subaru, Baniowskiego numer 18 i Poletyły numer 19. Niestety Subaru zdecydowanie ustępują możliwościami seryjnym Mitsubishi, ale ambicja i wola walki obu zawodników już nieraz dawały im punktowane miejsca. Z ogromnym zainteresowaniem oczekiwaliśmy startu Marka Gieruszczaka i Macieja Maciejewskiego. Przypomnijmy, że Marek powrócił na rajdowe trasy po 4-letniej przerwie, ponownie w Toyocie. W pierwszym tegorocznym starcie w rajdzie zimowym wycofał się po kilku odcinkach z powodu awarii turbiny. W prologu pojechał w jednej parze z olsztyńskim zawodnikiem Bogdanem Ludwiczakiem. Mimo, że wyniki prologu nie są zaliczane do punktacji, przegrać w obecności tak dużej grupy kibiców nie wypada, a chwila nieuwagi tak się kończy. Szybko, po prostu jeden zakręt nam się udało przejechać szybko, drugi już nie, no wypadliśmy, szkolny błąd. Wszystkich ciekawił start 2 zawodników, Leszka Kuzaja i młodego miejscowego kierowcy, ubiegłorocznego mistrza Polski w klasie N3, Wojtka Zaborowskiego. Zgodnie z oczekiwaniami już prolog potwierdził, że obie załogi łatwo nie ustąpią utytułowanym i dysponującym mocniejszym sprzętem konkurentom. Kuzaj, który w tym roku w Polsce nie startował, miał wielką ochotę zaprezentować to, czego nauczył się podczas treningów i startów w Mistrzostwach Świata. Zaborowski, którym opiekuje się Hołowczyc, nie ukrywał, że do rajdu przygotowywał się bardzo starannie, a wielu wskazówek udzielił mu sam mistrz. W ostatnim pojedynku na starcie stanęli ubiegłoroczny mistrz Polski Janusz Kulik z Jarosławem Baranem w Renault Megane Maxi i prowadzący w punktacji tegorocznych mistrzostw Robert Gryczyński z Tadeuszem Burkackim w nowej Toyocie Corolli WRC. Niewiele czasu na zapoznanie się z nowym autem miał Gryczyński, ale w rozmowie przed startem nie ukrywał zadowolenia z możliwości ścigania się zdecydowanie najnowocześniejszym i chyba najlepszym w tej chwili samochodem rajdowym. W prologu pojechał bardzo spokojnie. Pamiętajmy, że zawodnicy jadą po asfaltowej nawierzchni na szutrowych, wysokich zawieszeniach, na których o kłopoty nie trudno.